Poraj, Jastrząb, Masłońskie na Talin. Wszystkie te trzy miejsca łączy wielka woda, sztucznie utworzony zalew, który dziś zyskuje legalne, turystyczne walory. To Zalew Porajski. Akwen długi na niemal 5 km, szeroki na 1,5, głęboki od 2 do 13 metrów utworzyła Huta Bieruta w Częstochowie w 1978 roku, a wybudowano go jako typowy zbiornik retencyjny do gromadzenia nadmiaru wód rzecznych i utrzymywania stałego poziomu w dalszym biegu rzeki Warty. Huta, jako zakład posługujący się energią cieplną, potrzebuje wody do regulacji temperatury wykorzystywanych urządzeń. Dlatego od samego początku budowniczy częstochowskiej poprzedniczki, Huty Handke, zlokalizowali ją nad rzeką. Kiedy w ramach planu sześcioletniego znacjonalizowany zakład znacznie rozbudowano, zasoby wody rzecznej musiały być czynnikiem pewnym i niezależnym od kaprysów przyrody. Te kaprysy oznaczały bowiem albo wody brak, albo jej nadmiar. Trzeba było więc ją poskromić. W tym celu 16 km po biegu koryta mierząc nad Hutą wybudowano zaporę, która przy wsi Poraj miała spiętrzać wodę w ilości nawet 25,5 miliona metrów sześciennych. Ta, podnosząc swój poziom, utworzyła rozlewisko, które sięgnęło położonej o 4 km wcześniej wsi Masłońskie na Talin. Natura nie dała się jednak tak łatwo okiełznać. Jak wspominał jeden z dyrektorów Huty Bieruta, Andrzej Leszczyński, okazało się, że teren przewidziany pod zalanie szpikowany jest pokładami torfu, który unosi się na wodzie. Dlatego też wodę spuszczono, a niesforną nieckę w pobliżu Poraja wyłożono płytami betonowymi. Warto o tym pamiętać podczas zażywania kąpieli, bowiem z dna mogą sterczeć metalowe pręty zbrojeniowe. Rozlewisko podeszło też niebezpiecznie blisko drogi Częstochowa Myszków, dlatego z biegiem czasu wybudowano nowy jej ślad. Pozostałość starej nadal istnieje i służy za parking dla odwiedzających ją turystów i rybaków. Kąpiele teoretycznie były tu nielegalne, nie przeszkadzało to jednak okupować niemal całej linii brzegowej niedzielnym turystom, w dużej części mieszczuchom z Częstochowy, szczególnie tym, którzy utracili swoje kąpielisko pod Kusiątami w latach 80. Tu warto zajrzeć do odcinka o szybie wodnym w Teogowcu. Jedyną legalną formę rekreacji wodnej oferował ośrodek w Jastrzębiu, położony na zachodnim brzegu zbiornika. Oferuje on do dziś plażę i mały port dla różnej maści obiektów pływających. Jeszcze w latach 90. wypływały stamtąd turystyczne łodzie motorowe sygnowane przez Hutę Częstochowa na rejs po akwenie. Dziś nie ma już po nich śladu. Na zbiorniku toczy się jednak nadal życie. Pływają po nim kajaki i małe żaglówki. Te ostatnie, w klasie Omega, mają tu swoje coroczne zawody. Likwidator dawnej huty regularnie przekazuje gminie Poraj kolejne tereny nabrzeżne, a ta konsekwentnie otwiera się dla turystów, organizując im legalne już formy wypoczynku wodnego. Do miejsca prowadzą bezpośrednio pieszy czarny szlak imienia Barbary Rychlik, pieszy zielony szlak imienia Brandysa, pieszy zielony szlak Choroński, rowerowy zielony szlak wokół Zalewu Porajskiego startujący przy dworcu w Poraju. Pośrednio, bo od położonej nieopodal stacji kolejowej Poraj następujące: pieszy żółty szlak Zamonitu, rowerowy czerwony szlak Poraj Morsko, rowerowy niebieski szlak Hutnictwa, rowerowy niebieski szlak Dębowcówka, rowerowy żółty szlak edukacyjnych zagród agroturystycznych. Ponadto koleją regionalną na trasie S1 Częstochowa-Gliwice z przystanków Poraj oraz Masłońskie na Talin. Widzimy się na szlaku.